Prosił może o zamknięcie drzwi. Mamy w tej chwili na sali. Szesnastu radnych. Kworum jest. Prośba też taka, że jeżeli ktoś by musiał na chwilę wyjść w trakcie obrad, to zgłosić po prostu to wyjście, bo czasami faktycznie może to umknąć uwadze, a później przy przeliczeniu gdzieś tam się nie wszystko zgadza. Wznawiamy obrady czwartej sesji po Rady Miejskiej w Antomyślu po przerwie. Jesteśmy w punkcie dotyczącym uchwał Rady Miejskiej i przechodzimy teraz do podpunktu K, to jest planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dolnym Tomyślu na rok 2011. I tutaj wprowadzenie dokona przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Michał Kasper. Proszę bardzo. Proszę o podanie mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Państwo radni otrzymaliście projekt planu pracy na 2011 rok, plan pracy Komisji Rewizyjnej w materiałach. Mogę dodać, że ten plan niewiele odbiega od planów poprzednich lat. Zawiera takie elementy jak analizy wykonania budżetu, analizy wykonania zadań inwestycyjnych, kontrolę jednostek budżetowych gminy, realizację budżetów. No i chyba najważniejszą rzecz to przygotowanie materiału i sporządzenie wniosku absolutoryjnego dla burmistrza. Plan częściowo jest otwarty, ponieważ niektóre kontrole zapisaliśmy jako tytularnie, a niektóre są otwarte. Plan też jest otwarty, ponieważ w każdym miesiącu przewidujemy zaistnienie zadań, które zleci nam pan przewodniczący lub rada w toku jakichś tam obrad czy w toku bieżących prac. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych miałby pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2011? Proszę o podniesienie ręki. W tej chwili na sali jest 18 radnych, więc uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny podpunkt to jest plan pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. W tym roku zaproponowaliśmy państwu przyjęcie tego planu pracy w formie uchwały. Do tej pory była to informacja. Informacja dotycząca tego planu pracy została dostarczona w materiałach. Jest to wymóg statutowy gminy Nowy Tomyśl. Myślę, że nie ma potrzeby odczytywania. Tutaj też oczywiście staraliśmy się ująć te najważniejsze punkty, które co roku są przewidywane. Oczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba, również będzie możliwość dodawania punktów. Czy ktoś z państwa chciałby? Proszę bardzo, pan radny Jan Klinko. Panie przewodniczący, także zastanawiam, czy nie powinniśmy w ten sposób przynajmniej wyjść z punktowami plan pracy komisji stałych, a dopiero na końcu plan całej rady. Znaczy właśnie do tej pory tak było, że przyjmowaliśmy plan pracy w formie uchwały, a plany pracy komisji stałych były w formie informacji. Myśmy w tym roku przyjęli taką formułę, żeby przyjąć to też w postaci uchwał. Myślę, że tutaj nie będzie problemu, jeżeli będzie potrzeba, to się wprowadzi odpowiedni punkt.
Nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Dolnym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dolnym Tomyślu na rok 2011? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnasty radnych za. Czyli znowu została przyjęta uchwała jednogłośnie. I teraz przechodzimy do uchwały w sprawie planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej. Tutaj też ta propozycja uchwały, czy projekt uchwały został przesłany w materiałach dotyczących dzisiejszej sesji. Ja otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Proszę bardzo, pani radna Barbara Jandy. Prosiłbym o podawanie mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej chciałam uzupełnić z uwagi na to, że materiały na sesję wyszły już wcześniej, po tym odbyła się jeszcze komisja, właśnie której przewodniczę, i wpłynął wniosek radnych klubu samorządni z prośbą o dodatkowe punkty. Część tych punktów jest ujęta w planie pracy komisji, natomiast w formie aneksu prosiłabym, żeby uzupełnić, może przeczytam te punkty, żeby było wiadomo. Sprawozdanie z działalności żłobka, analiza kosztów utrzymania oraz wysokości opłaty stałej za żłobek. Sprawozdanie z działalności gminy Nowy Tomyśl na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności tworzenia szans i możliwości ich zatrudnienia. I ostatni punkt, ustalenie corocznych priorytetów badań profilaktycznych na całą kadencję Rady Miejskiej. To są punkty, które w formie aneksu będą przyjęte do planu pracy Komisji Oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, pan radny Jan Klinko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przeglądając plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, nie zauważyłem, aby była na przykład, był wstawiony punkt kontrola zadania inwestycyjnego, a takie uprawnienia mają również komisje branżowe, nie tylko komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna w swojej pracy ujęła taki jeden punkt z alternatywą, że ewentualnie może to być kontrola wybranej jednostki lub zadania inwestycyjnego. Jeżeli jako komisja rewizyjna byśmy wybrali kontrolę wybranej jednostki, automatycznie w całym roku nie byłoby kontroli jakiegokolwiek zadania inwestycyjnego. Ponieważ jest to najliczniejsza komisja, więc proponuję, żeby tutaj dodać czy prowadzić do porządku kontrolę takiego zadania inwestycyjnego w ciągu roku, chociaż jednego. Jest to najliczniejsza komisja, związana właśnie z finansami, także proponuję, żeby taki punkt został ujęty. No bo tak jak nas na szkoleniu uczą, że nie tylko komisja rewizyjna może zajmować się kontrolą zadań inwestycyjnych, tylko wszystkie komisje branżowe mają do tego prawo. A to jest najliczniejsza zajmująca się finansami, stąd moja propozycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy no nie ma dzisiaj akurat przewodniczącego, a zastępca? No, gdzie się wydaje, to my przedstawiliśmy swój plan. No i plan został zatwierdzony. Tak jak mówiłem, plan jest, tak jak przewodniczący mówił, że plan jest zawsze otwarty, że można będzie go wprowadzić, ewentualne taki punkt. No nie wiem, albo to zrobimy dzisiaj w formie aneksu do tej przygotowanej uchwały, albo na komisji to zgłosimy i wtedy się to ujmie w planie. Ale jesteśmy dzisiaj władni podać. No chyba, że przewodniczący, że przygotuje ktoś formę, w jakiej miałoby to być przyjęte, no to przegłosujemy dzisiaj, ale nie widzę problemu. Proszę bardzo, pan radny Jan Klinko. Czy mógłbym zaproponować, żeby ten podpunkt do jednego z miesięcy do pracy brzmiał kontrola wybranego zadania inwestycyjnego. Komisja wybiera i kontroluje. Dziękuję bardzo. Ponieważ tutaj
były dyskusje, czyli rozumiem, że to w formie aneksu, tak, byłoby wprowadzone do planu pracy. No, może tutaj przegłosujmy tę propozycję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem propozycji Pana... Wszyscy... No ale no to plan pracy jest uchwalany przez całą Radę, a nie tylko przez Komisję Finansową. Zgoda, tylko że prosiłbym uspokojenie emocji. Uchwała, to jest uchwała w sprawie planów, nie planu, planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na 2011 rok, czyli jeżeli poddalibyśmy to pod głosowanie, no to głosują wszyscy radni, a nie tylko radni Komisji. Proszę bardzo, Pani Radna Barbara Jadny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uważam, że niepotrzebne dyskusje się toczą, ponieważ takie wnioski, żeby przeprowadzić kontrolę jakiegoś zadania inwestycyjnego, to nie ma problemu, żeby zgłosić na komisji. Mamy plan już pracy opracowany i ramowy jest zatwierdzony przez komisję, przedstawiony do zatwierdzenia przez Radę. Po co dzisiaj robić zamieszanie i wprowadzać aneks kontrola zadania inwestycyjnego? Przecież panowie możecie to zrobić na każdej komisji, że chcemy przeprowadzić kontrolę. Każdy plan to przewiduje i wprowadzaniem aneksu to jest tylko naprawdę zamieszanie dzisiaj w całej pracy. Niepotrzebne, niepotrzebne, bo teraz naprawdę nie wiecie, co macie zrobić, kto ma głosować. Tylko Rada może głosować, a już państwo swój plan zatwierdziliście sami, przegłosowaliście, więc uważam, że naprawdę wprowadzenie tego zapisu jest naprawdę nieuzasadnione, ponieważ w każdej chwili można to zrobić. Ten plan jest ramowy. Nie ma problemu, żeby sobie powiedzieć, słuchajcie, proszę Państwa, zgłaszamy propozycję, dokonujemy kontroli jakiegoś zadania i konkretnie już wskazujecie, jakiego zadania inwestycyjnego. Natomiast dzisiaj sobie określacie właściwie, że będziecie przeprowadzać coś. Są punkty stałe, można na zadanie radnych, piszecie na końcu, można realizować inne pozostałe zadania. Nikt tego nie ogranicza. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zwłaszcza się pan radny Jan Skrzypczak. Prosimy o mikrofon. Może jeszcze pan radny Jan Tylko. Szanowni Państwo, dlaczego moja taka propozycja? Bo do tej pory, jeżeli pamiętam, a jestem tutaj drugą kadencję i pół, że tak powiem, to nie było w zwyczaju, aby komisje branżowe zajmowały się kontrolą, bo zawsze uważano, że od tego jest komisja rewizyjna. My już przez tę ostatnią kadencję zwracaliśmy na to uwagę, wracając z różnych, bym powiedział, takich szkoleń, że takie prawo ma również komisja rewizyjna. Stąd jeżeli tutaj dyskutujemy, różne komisje branżowe, stąd jeżeli dzisiaj ma być dyskusja, zaproponowałem, nie upieram się, że to musimy koniecznie uchwalić i tak dalej. To mi chodziło o zaproponowanie, żeby może zrobić precedens. A nic więcej. Nie upieram się, że to musi być dzisiaj, że tego nie można wprowadzić kiedy indziej. Tylko mówię, do tej pory nie było czegoś takiego. A jeżeli tutaj dyskutujemy nad planem, stąd moje zwrócenie uwagi na to. Nie upieram się, że to koniecznie mam dzisiaj cała Rada podjąć decyzję o tym i jeszcze wyznaczać komisji, jakie oni mają zadania. Tak jest komisja, żeby sobie ustaliła. Chodziło o to, żeby taki punkt wprowadzić, żeby również komisje branżowe zajęły się tą sprawą, co do tej pory na nie miało miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan mecenas. Wysoka Rado, panie przewodniczący, sięgnijmy do artykułu 21 ustawy o samorządzie gminnym, który w ustępie pierwszym mówi, że Rada Gminy ze swojego grona może powoływać komisje stałe i doraźne do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. A więc powołując komisję, Rada może określić zadania, jakie komisja ma do zadania i określa. Może ustalić przedmiot ich działania i ustala. I dalej, że komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie działalności. Projekt uchwały, który Wysoka Rada ma przed sobą, jest to uchwała, proszę przydać się w treść. Przyjmuje się plany pracy, w tym sensie, że się przyjmuje, akceptuje się to, co poszczególne komisje sobie wypracowały i ja myślę, że zgłoszenie pewnego konkretnego zadania